extra. Chłopaki się odstawili elegancko. Co jest? Jak tu nogi trzymać? Wojeny, tu hamulców nie ma. Nie wiem, jak to się pojedzie, panie. Na prostym to może trochę mocy ma, ale na asfalcie chyba. Ty, to mocy nie ma. Nie? Nie. No chłopaki, dalej, jedziemy. Bo ja już nie mogę się doczekać. O, na koło daje. Ale po piachu nie ma mocy, wiesz? Hamulców nie ma. Na zgaszonym to idzie wypić plus. Palić ładnie pali. Ale ta kopajka lata. Dalej, bo ja już się nie mogę doczekać. Dobra. Kurczę, jak ja za nimi pojadę, ja nie wiem. To był chyba błąd, że wziąłem tego KXZ-ka. O, ja mu biega, on jedzie, dobra. Czekaj, ustalę, których hamulców nie ma. Przedniego nie ma. A tylny? Tylny jest. O jeny. No w końcu jedziemy. Nie, no nie. Nie wierzę po prostu, nie wierzę. No i co, ja mam tu podjechać? Ocipiałeś? Chodź, Kuba, tam. Chodź tam. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. Cały czas się zastanawiam, co ja tu zrobiłem. O glebę tu bardzo prosto. Powiem wam, w piachu to nie ma w ogóle mocy. Czy ja tu podjadę? Kuźba. Ryzykowne to jest. Dwójką to się skubane nie napędzi. Patrzcie, w ogóle nie ma mocy. Gibotliwe jakoś z
przodu. Czy może dla małego rajdera? Może byłby ok. Rider to podjedzie. Dawaj, Kuba! No po prostu pięknie wygląda. No mówię, jakby tam, nie wiem, jakiś 11-latek, 40 kilo wagi, to sobie tym może pojeździć. Dobrze, że ma duże koła. Trochę się zagrzał. Aha, tutaj nie ma hamulca przedniego, ja pierdzielę. Dobra, jadę. Jadę tym moim potworem. Coś to idzie, no. Nawet luz zaczyna wchodzić dobrze. Ale nie odważyłbym się tym szybko pojechać. O, szprychy chłopaki pogubili. Nie przegryź mi koła. No bo cię przejadę, jak chcę teraz tu skręcić.
pojedziesz. Ale mam towarzysza, towarzyszkę enduro. Robi podjazd i Kuba. Podjedź go! Tomek! Tomek, Kuba dawno nie jeździł i Tomek, no ja też zresztą. Pierwszy wyjazd w tym roku na żwirownię. A ja sobie zafundowałem chińską Yamahę. Ja się boję, że te podnóżki mi się urwą, wiecie? Pod moją wagą. Nie podjadę, nie? Kuba! Zrób tam ten podjazd, co tata. To chodź, jedziemy. Tylko żeby Tomek nie chciał zjechać na dół. Tomek się odważy tym podjechać tą górkę. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.